Siemanko, siemanko. Finlandii smaży już od tygodnia. Lecimy na Darenens Beach. Stajemy na noc pod namiotem pierwszy raz. Bierzemy pipka, także może być ciekawiej. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszamy. Pipek gotowy. Wałuwa jest. Wtedy? Spakowani teraz jak na miesiąc jakiejś wyprawy. To wyjdziemy, jedziemy. Glamping. Ale jaje, co? Dobra, miejscówkę znaleźliśmy. Pipik już pływa. Ciorotota. Elegancko, to też dupce. I o to właśnie chodzi. No. Boże. Gotowi do rozkładania namiotu na piasku. Chodź, dzieci, głupolu. Jeszcze nie jest. No, tak wyglądamy. No, kurwa, tu mam słowo. Zapewne ten namiot nie będzie czysty. Sieć. Z moich obserwacji wynika, że o godzinie 21 dzieją się rzeczy ów. Przyjechała rodzina z maskami i polowali na coś, nie wiem, szukali czegoś. Widziałem czaplę, więc widać, że po odpływie gdzieś tam sobie żeruje i próbuje sobie coś wdupczyć. No, przypłynęły też trzy jachty, takie fajne jakieś. Mi się wydaje, że tymi jachtami chyba przypływają po prostu, bo to jest ładnie, bezpiecznie, jest spokojnie. Także ciekawe to. Ocean miarzy. Ja sobie tak tylko pływałem w masę tu, gdzieś tam w tych płciznach. Jeden krab, miałem wrażenie, że duży taki, w pewnym momencie zaczął mnie gonić. Zobacz, taki Tarzan. Palimy browar i tyle. Tu jak wyjdziesz na piasek, wiesz, jaki cieplutki. Normalnie relaks. Wieczorna kąpiel. Alga. Ludzi rozbili namioty. Mnie się wydaje, że to chyba o to chodzi. Musieliśmy się naprodukować, ale opłat warto było, nie?
Będę mi głowa nie stanie tej soli. Normalnie buduloty skaczą na stopy, jak się idzie tutaj po tym piasku teraz. Buduloty pierwszy raz zobaczyłem na tym, na Casa Gregory. Co za robole. Chyba będę musiał jakoś nazwać. Nazwę je... Bodulot. Ja pierdolę, ale mi dżisy w dupczają. Idziemy spać, ej. Nie wiem, się nie nadajemy chyba na to. Dziwna noc. Jedno wiemy z Sylwią po tej nocy, że Leja już nigdy z nami nie pojedzie pod namiot. Szczekała, wstawała w ogóle. Wstaliśmy o pierwszej, poszliśmy na spacer, wypiliśmy browara jeszcze i Sylwia poszła spać do auta, bo z Leją się nie dało po prostu. Ale fajnie. Mówisz co opowiesz o nocce? Nie będziemy tego komentować. No w samochodzie to było. A jeszcze wieczorem jak mi dżisy w dupcze, ale nie szło zjeść. No, zawijamy to i możemy przyjść na kawę. Ale no, zrobimy sobie kawę. Ale czas na mnie spać zajebiście, nie? Pa. Ale będzie auto brudne, masakra. No, będzie.